Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w symulatorach walk w Minecrafcie. Dzisiaj zrobimy sobie dwie bitwy. Dwie bardzo ciekawe bitwy. Po pierwsze, będą wszyscy bohaterowie kontra Thanos. Thanos jest bossem bardzo trudnym do pokonania, i zobaczymy, czy e, wszyscy bohaterowie z Marvela, z DC, e, połączając. Łącząc siłę, nie ma takiego słowa jak połączając. Łącząc siłę, czy po prostu pokonają tego Thanosa. I drugim będzie e, druga misja z scena, scenariusz. Scenariusza, czy też kampanii, i oczywiście, ocencie film, jeżeli Wam się podoba, jeżeli lubicie tę serię i chcecie więcej odcinków. Powiedzmy, że kolejny film wbije z tej serii, jeżeli wbijecie 2000 lajków, ok? Możemy się tak umówić, 2000 lajków i wlatuje kolejny film, także zostaw łapy w górę i wbij na G2 gdzie z Kolem Flotar. Możesz taniej kupić sobie gry. Bo są naprawdę bardzo fajne gry. Ja sam kupuję, także zachęcam Was do czegoś, co sam też praktykuję. Dobra, eee, weźmy sobie tego naszego Thanosa. Tutaj mamy, ok? Kamień nieskończoności. Eee, powiedzmy, że wypad z tego bossa i ja go zabiłem między odcinkami. Wiadomo, jak to wyglądało. Nie, ten to był Snoke. Snoke był bardzo, ale to bardzo silny. Eee, dobra, i teraz eee, zobaczę w ogóle, jaka jest druga misja w kampanii, znaczy scenariusz drugi. Mamy tak, scenariusz dwa, przeczytajmy sobie. Eee, scenariusz drugi it's mine, czyli walka w górze przeznaczenia z władcy pierścieni powrót króla czerwona frakcja, e, mamy sama niebieska frakcja jeden, czekajcie a okej, okay. mamy czerwona frakcja jeden sam i niebieska frakcja jeden Frodo, ej powiem wam, że to jest naprawdę fajny sposób, nie trzeba wielu jednostek bo jak wiadomo e, powiedzmy Frodo nie chciał zniszczyć pierścienia, sam bardzo chciał zniszczyć pierścień, więc tutaj będzie walka między, e, między nimi ustawienia postaw sama przy wejściu do góry przy kratach, a Frodo na brzegu mostu jak grać? Mamy taką wskrzęcę, ok? okej, rosafianowski fabuła, zwł zwłowieszcza istota Sauron, wiele tysięcy lat temu stworzył pierśni. trzy dla królów elfów pod otwartym niebem, siedem dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach, dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych, jeden dla władcy ciemności na czarnym tronie w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie, jeden by wszystkimi rządzić, jeden by wszystkie odnaleźć, jeden by... Wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. Będę było chyba spętać. W krainie Mordor, gdzie zaległy cienie. Cytat z książki: Jasne, czytałem książkę wiele razy. W jednym piersieniu zaklęta jest dusza Saurona, która opętuje nosiciel tego brzemienia. Frodo ukochał sobie tą błyskotkę i musi po prostu postawić się swojemu przyjacielowi. Bardzo fajny pomysł na rozgrywkę, moim zdaniem. Także nawet bez cięcia to sobie zrobimy, bo w sumie mo mogę to zrobić bardzo prosto. Czyli mamy tak. Bilboga. Bo, a, czekajcie. Orkowie, ale to jest drużyna pierścienia. I mamy tak, Frodo. Kontra sam. To w ogóle będzie dziwna bitwa, bo zastanawiam się, kto po prostu wygra. Możemy później trochę to rozbudować i zrobimy sobie dużo samów na dużo frodów. Powiedzmy, że oni się skopiowali i wiem też, że odmieni, źle odmieniłem po prostu ich nazwy. E, Okej, okay. i po stronie czerwonej musimy zrobić dokładnie to samo. Oczywiście mapa jest autorstwa Fader sama 96. Mam teraz tekstury do wszystkich nowych jednostek, więc nie powinno być żadnych problemów. Mam taką nadzieję. Jeżeli będą, no to trudno. E, Okej, okay. i lecimy na tą mapę. Czyli wystarczy sobie kliknąć tutaj, piek. A, jest górę przeznaczenia. Myślałem, że będzie taka czarna o wiele czarniejsza, ale nie. Dobra, czyli mm, pierwszą rzeczą, w sumie nawet bez cięcia mogę wam to wszystko pokazać. Może ktoś będzie chciał sobie też coś takiego zrobić. Pierwszą rzeczą musimy sfrizować wszystkie NPC, żeby one po prostu ze sobą nie walczyły i weźmy sobie... E, czekajcie, gdzie miał być Frodo? E, Okej, okay, czekajcie, czy z powodu braku Golluma na mapie? Spoko, postaw sam przy wejściu do góry przy kratach, a Frodo na brzegu mostu. No dobra, spoko, czyli tak. Sam dróżna pierścienia w pelerynce oczywiście i mamy Froda. Ty, zarąbiste są te skiny. Naprawdę bardzo fajnie wyglądają te modele. Dobra, to co? Startujemy. Zobaczymy, który wygra. Ile masz? 15 HP? Ty masz 15, więc to będzie ciekawa walka. Zobaczymy, czy Złowy zwycięży. Czy jednak sam na jednym HP? Nie to jest z filmu po prostu, że już był bliski przegranej, ale jednak ostatkiem sił pokonał Froda i pokonał zło i wrzucił Froda do lawy razem z pierścieniem. Piękne, naprawdę piękne. <grym>, Pięknie to wyszło. Dobra, zróbmy sobie taką szybką um, bitwę. Mnóstwo Frodów na mn mnóstwo um, Samów. Okej, okay. tutaj tak samo zrobimy, ale będzie bitka zaraz. A będzie zadyma. Dobra, zobaczymy, e, który z nich wpadnie do lawy. Jak wielu w sumie wpadnie do lawy. I o kurde, no te, teraz Frodo chyba zrobił mobilizację z tego co widzę. No i zostało ich trochę tutaj. Także fajnie, fajna bitwa, naprawdę widzicie, prosty pomysł na scenariusz, ale wystarczy fajna historia i już e, z jednej w, takiej walki prostej jeden na jeden robi się nam coś naprawdę fajnego. Teraz idę po wszystkich superbohaterów i zobaczymy czy uda się pokonać Thanosa. No dobra mapa wybrana, zagramy sobie na flotter Map, gdzie jak widzicie możecie na przykład zostawić łapę w górę, żeby się zrobiła taka zielona i napiszcie, który z tych super bohaterów, który, których właśnie wszystkich wybrałem, jest waszym ulubionym, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tu w ogóle jest mój skin, tu jest jakiś mieczek, tam jest walka, tutaj mamy powrót, tutaj zostaw suba i tutaj walnij dzwona. Wszystko możecie zrobić, a my Pokazuję Wam właśnie Thanosa. Tak wygląda Thanos tutaj. E, ma 7000 HP. Powiedzmy, że niezbyt dużo, ok, ale zobaczymy, czy wszyscy superbohaterowie sobie po prostu e, z nim poradzą. I lecimy od początku. Tych, których mam, czyli mamy tak, bestie. Okej. Okay. W ogóle bestia występuje w tym serialu Titans. Nie wiem, czy oglądacie, czy nie. Dajcie znać. Mi się bardzo podoba. Przyznam szczerze, że naprawdę bardzo przyjemny serial do pooglądania. Okej, okay. czyli mamy tak. Em, Jokera z Legionu Słabobójców, Jokera z Mrocznego Rycerza, mamy Raven, Cyborga, Bestię. Tutaj jest Joker z lat 60. z tego co rozumiem. W sumie on może się... Trzymać ze wszystkimi, czyli jednak nie mam wszystkich tekstur. Ups, mały nie wypał, ale spoko, to, to, mi, to mi naprawdę nie przeszkadza. Będę musiał niestety wyrzucać od razu te, wszystkich, e, tych wszystkich superbohaterów, no bo wiecie, to zajmuje dość dużo miejsca wszystko. Także kogo my tu jeszcze mamy? Lecimy, Superman, Aquaman, teraz będzie film Aquamana, podobno jest naprawdę dobry, też na niego czekam, na pewno pójdę. Mamy Robina, Dika Graysona. Przydałoby się, aby byli jeszcze inni robini, bo był chyba, czekajcie, był Dick Grayson, Damian Wayne, e, jeszcze był ten, jak on się nazywał? Kurde, teraz nie pamiętam nazwą, ale on też się pojawił właśnie w Titansach ostatnich. Dobra, gwiazdka. Starfire oczywiście, pyk, proszę bardzo, jest. Także i ona. No powiem wam, że zastanawiam się naprawdę, kto wygra, bo niby Thanos jest super silny, ale mamy tylu różnych superbohaterów z różnymi umiejętnościami. Więc to może być naprawdę, no po prostu nie wiadomo kto wygra, mamy, o kurde, mamy roketa, mamy gruta, te zarąbiste są te skiny, naprawdę zarąbicie to wygląda. I oczywiście tutaj się połączyli wszyscy z DC, wszyscy z Marvela, mamy Batana Gamore. O, kto to jest jeszcze? Drax i Star Jest Peter Quill. Dobra, w sumie was już nie muszę usuwać, bo mam jakieś tam sloty, się zachowały. Zimowy żołnierz, Falcon, Scarlet Witch, Czy był Quicksilver? Nie, chyba był. No, wydaje mi się, że był. Dobra, dajmy paru też naprzód, żeby to się wszystko nam pomieszało. A Falcon. <laughs> Falcon już leży. Ju już ma dość. To jest Quicksilver? Tak, jest Quicksilver. Mamy Scott'a Langa. Mamy War Machina. I ostatnia partia, czyli Avengers, w sumie tu i tak częściowo dawałem Avengers, ale dajmy tych wiecie, najbardziej rozpoznawalnych, czyli Halka, Kapitana Amerykę, Tora, Ironmana, Spidermana. To czy w sumie Spiderman jest w Avengers filmowych? Tak, ale chyba komiksowych był przez jakiś czas, ale aktualnie nie jest z tego co wiem. Dobra, mamy Halka, mamy um, Czarną Wdowę, kurde zapomniałem nazwy. Jest Hawkeye, jest Spider-Boy. On wygląda jak Peter Ross. A widzicie, to jest pewnie z alternatywnej rzeczywistości Peter Parker, Olaz oraz Vision, czyli wszystkich superbohaterów mamy i nie przedłużając, lecimy z tą bitwą, bo powiem wam tak, ja też czekam, żeby zobaczyć jak to się, jak to się potoczy. Dobra, lobby map. Mapa Flotar, gdzie jest Flotar. Okej, okay. ustaw jednostki start. Dobra, ruszyli! O kurde! Czy uda im się pogonać? Z zobaczcie, H Hulk jak tam się rzucił! Dobra. Ale zobaczcie, ile jest jednostek, które napierdzielają na dystans. Nie no, Thanos nie ma szans, po prostu. Thanos ze wszystkimi bohaterami nie ma kompletnie żadnych szans. Ty! A czemu gród nie atakuje? A, dobra, bo to jest gród. Ale zobaczcie, ile... No pra... Ty, on jeszcze ma tych swoich sługówców, Jokera. Okej. Okay. Może się uda? Nie wszyscy atakują z tego, co widzę, na przykład Starfire, e, Peter Lord, Peter Lord, e, Peter Quill też mają wysrane bestia, ma tak samo to gdzieś, Scarlet, o Scarlet Witch bije, dobra, bardzo, w ogóle podobają mi się naprawdę te skiny, dobór skinów jest naprawdę 10 na 10 tutaj i pokonamy razem Thanosa, wygląda na to, że się uda, ale Hulk, no dobra, Hulk niestety zginął, dobra, zobaczymy w ogóle jaki będzie następny boss, bo ja nie mam pojęcia, i. A, War Machine! <laughs> Ej, chłopaki, co wy robicie? Ok? Spokojnie, ja tu tylko walczę, tak? Ja, 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 tu, ja tu nic nie sugeruję. No, to taką armię, no to po prostu nawet Thanos musiał się ugiąć. Czekam na kolejnych bossów Marvelowych albo z DC, bo tego można by było e, na pewno trochę dać. A no, wiadomo, Thanos teraz jest najbardziej rozpoznawalny ze względu na filmy, ale oprócz tego. Jest jeszcze masa innych postaci. Szkoda, że wszyscy się nie bią. Na przykład, zobaczcie Steve Rogers, który. Powi... Superman, razem z Supermanem sobie zamo. Dobra, Superman coś tam robi, okej. Okay. Niech będzie. Ty, a nie da się go. A, okej, okay. biją go, ale czekajcie, czy on się czasami nie leczy? Bo wydaje mi się, że przed chwilą już miał tak mało HP. Am, dobra, może, może go po prostu biją trochę wolniej. Mo, może rzeczywiście tak jest. Ale zobaczcie, Steve Rogers i. E, Superman. Nie, w ogóle oni się nie biją, nie wiem o co chodzi, naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi, dlaczego, dlaczego oni nie biorą udziału w tej bitwie, 54 HP, nie, nie wiem czy zauważyliście, ale pod koniec jakoś coraz mniej obrażeń ten Thanos otrzymuje, wiecie, żeby to się nie skończyło tak, że jego nie będziemy mogli zabić, dobra, 19 HP, 9, 4 i leży. Thanos został pokonany. Brawo, brawo. Kto, kto w ogóle został? To jest chyba Beast Boy, tak mi się wydaje. Jakaś mrówka od Antmana. Sługusy Jokera. E, Scarlet Witch. E, Quicksilver też się nie bił. Batman, Spiderman. No, trochę ich zostało, ale też dużo, naprawdę. Dużo różnych bohaterów po prostu poumierało. I czy powinien z niego wylecieć przedmiot? Dokładnie jest. Miecz gigarycerza. Spoko, miecz gigarycerza, zobaczymy. Ehm, idziemy sobie może zobaczyć, jaka jest historia. Chociaż nie, tam nie ma historii. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o bossów to tam nie ma. Game mode, ale jestem głupi. Tam nie ma żadnej historii. Ehm, dobra, mapa apokalipsa zombie, flotar. Dzisiaj chyba będą tylko te dwie bitwy. Niestety. Wiem mało, ale wiecie, jeżeli są fajne bitwy, to co to po prostu wszystko, e, wszystko robić w jednym odcinku. Sz szkielet Smoka? A, chyba, że tutaj jest Sauron Gigarycerz. Dobra, Gigarycerzem Giga zajmiemy się w kolejnym, w kolejnym odcinku, ale mogę wiem, co jeszcze mogę wam pokazać, bo tego nie było niestety w poprzednim filmie. Weźmy sobie clear szybciutko. Dajmy sobie parę końców. Pokażę wam po prostu te nowe jednostki, które doszły i które wcześniej nie miały tekstur. Na przykład spory na przygodę. Bo wiem, że są tutaj fani, pory na przygodę. Mówiliście, żebym nie oglądał tego. Tak, tak, tak wyczytałem Wasze komentarze, że nie jest to najlepszy serial. E, także OK, spoko. Ja, ja się ustosunkuję do tego. Czytam bajka bo w sumie to jest bajka Armii Świata inne. Chyba w innych, tak. Weźmy sobie na przykład. Jeszcze zrobimy bitwę. Dobra. Ty, czy doszło jakieś nowe jednostki? Smurfy. Dobra, zrobimy sobie walkę smurfy kontra pora na przygodę. Jeszcze tak na szybko. Ale fajnie jest to zrobione. Zobaczcie, tutaj mamy smurfy, które naprawdę są malutkie. A ja myślałem, wiecie, że one będą większe, nie? Że tutaj nie zastosuje e, Fadersam e, żadnego skalowania. Tu zobaczcie, są smurfy. Mamy tak, smurfa, mamy papa smurfa, mamy smurfetkę, ważniaka, ciamajdę, osiłka, gargamela. Oraz klakiera, i z drugiej strony działające już teksturki. oczywiście mamy Kejka. Um, mamy Fionę. Ok, to jest Fiona. Cześć Fiona. Ja kompletnie nie kojarzę tych postaci. To jest lodowy król. E, tutaj mamy um, balonową księżniczkę. Jake'a oraz Fina. Naprawdę piękne są tekstury, kurde nie mogę się nadziwić i zobaczymy kto wygra, taka bonusowa bitwa powiedzmy, bo dzisiaj chciałem po prostu zrobić tą bitwę z Thanosem. Okej, okay. lobby map i fajnie gdyby ten przycisk przenosił na przykład tak przed mapę, o żebym mógł rozpocząć albo w ogóle żeby przycisk startu był najlepiej na mapie, takie to są propozycje logiczne, bo trochę czasu jednak schodzi na to żeby wrócić i tak dalej, dobra. To będzie mówię prosta bitwa bardzo obstawiam że pora na przygodę wygra bo po prostu jest ich więcej i mają więcej HP i więcej kosztowali więc no mogliśmy się tego po prostu spodziewać że tak rzeczywiście to będzie wyglądało. A ty czekajcie. Ciamajda sobie poradził. Ok ty jesteś zbagowany bo ty za chwilę wstaniesz ja to wiem ale w sumie dużo ich nie przeżyło. Także co moi drodzy ja wam dziękuję za uwagę. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić. W komentarzu możecie napisać propozycje na kolejne bitwy swoje, oprócz tego co będzie, czyli średniowieczny morderca Marek. Dzień dobry, Marku. Nie wiem kim jesteś. Śre... Czemu średniowieczny morderca ma nazwę Marek? Okej? Okay. Może po prostu, dobra, to jest jakieś imię zwykłe. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i widzimy się. Kolejnym filmie na razie, cześć, pa pa.